W tej chwili bym prosił pana Sławomira Suchodolskiego, który wygłosi prelekcję na temat garść uwag o etatyzmie i gospodarce pod rządami Józefa Piłsudskiego i sanacji w latach 1926-1939. Przy okazji polecam, jest do nabycia książka najnowsza pana Sławomira Suchodolskiego, Czarna Księga Sanacji. Bardzo, bardzo zachęcam do nabycia i zapoznania się z tą książką. Witam serdecznie. Witam. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No, przypadł mi w udziale taki niewdzięczny dosyć temat, bo temat gospodarczy, jak temat gospodarczy, to od razu wszyscy zaczynają ziewać, że to jakieś straszliwe nudy i tak dalej, i tak dalej. A postaram się zmieścić w tych 20 minutach, no może 25. Właśnie startuję, proszę, tu jest liczba. Tak jest, państwo pozwolą, że usiądę i moje wystąpienie będzie takie czytane, mówione. Proszę państwa, otóż po sprowokowanej przez obóz Piłsudczyków krótkiej, ale jednak wojnie domowej i po obaleniu konstytucyjnych władz Rzeczpospolitej, sanacja jako ten obóz rządzący zabrała się za budowę socjalistycznego państwa i socjalistycznej zetatyzowanej gospodarki. I chociaż dyktator Józef Piłsudski często powtarzał, że na gospodarce się nie zna, że gospodarka go nudzi, a posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów nazywał szyderczo posiedzeniami komitetu albo ajkomicznego, albo ejkomicznego, nie oznaczało to wcale, że za etatyzację gospodarki nie odpowiada, bo odpowiada już choćby z tego względu, że kreował on politykę kadrową, czyli wysuwał odpowiednie osoby do odpowiednich resortów gospodarczych, to z reguły zwolenników socjalizmu. No poza tym Piłsudski wyznawał, tak jak reszta senatorów, kult statolatrii i omnipotencji państwa, o czym nie wolno zapominać. No a jego rodowód polityczny, taki ideowy, wywodził się również z socjalizmu. No niemniej elementarna taka uczciwość nakazuje przypomnieć, że Piłsudski był zwolennikiem polityki zrównoważonego budżetu i nadwyżki budżetowej, czyli czegoś, co powinno być drogowskazem w każdym czasie i w każdej epoce i dla głowy rodziny, i dla gospodyni domowej, i dla ministra finansów, i dla premiera, no jak się okazuje, nie jest. Pozytywnie też trzeba tutaj ocenić rekomendowaną przez niego politykę stabilnej, silnej złotówki, ale to do czasu, bo potem z tym przesadzono, przedłużając niepotrzebnie okres deflacji w czasie wielkiego kryzysu. Każde ważne zjawisko, w tym zjawisko etatyzacji gospodarki w latach 1926-1939, no ma swoje przyczyny, tak, i chciałbym tutaj je teraz wypunktować. Pierwszą taką przyczyną, która by się nasuwała, było to, że etatyzm był takim kamieniem węgielnym wmurowanym pod budowę gmachu odrodzonej II Rzeczpospolitej. I budowniczowie tego gmachu kierowali się zasadą, że administracja każdego państwa zaborczego kryła w sobie pierwiastki dobre i złe. Przy czym fatalnie się stało, że nasze władze uznały za dobre wszystkie zarządzenia przymusowe, a te wolnorynkowe, powiedzmy liberalne, za złe. I pierwiastki przymusowe rozszerzono pospiesznie na inne zabory. I tutaj przykłady. Spośród trzech państw zaborczych najwyższą taryfę celną miała Rosja. I właśnie takie rozwiązanie wybrała II Rzeczpospolita. W Niemczech i Austro-Węgrzech istniały przymusowe izby handlowo-przemysłowe. Druga RP rozciągnęła ten przymus na całe państwo. W Austro-Węgrzech funkcjonowały monopole tytoniowe i solne, nieznane w Rosji i Niemczech. Polska przejęła ten monopol i rozciągnęła na ziemię byłego zaboru niemieckiego, czy tam pruskiego i rosyjskiego. Za to Rosja mogła się pochwalić monopolem spirytusowym, który Polska wprowadziła, rozszerzyła na zabór austriacki, tak i niemiecki i tak dalej i tym podobne. Drugą przyczyną byłby, tu się posłuszmy sformułowaniem profesora Adama Heidla, wirus etatyzmu, który został zaszczepiony
społeczeństwu polskiemu w XIX wieku przez zaborców. No i też trzeba tutaj posłużyć się pewnymi przykładami. Na przykład w Niemczech w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, oczywiście po zjednoczeniu, triumfy zaczęły święcić idee nacjonalizmu gospodarczego stworzone przez profesora Fryderyka Lischta oraz poglądy całej rzeszy ekonomistów nazywane socjalizmem z katedry. Te poglądy i idee zaowocowały w Niemczech rozbudowaną polityką społeczną, ten nieszczęsny system emerytalny Solidarności Pokoleń bismarckowski, tak, który właściwie obowiązuje w większości państw, a także rygorystyczna polityka celna i protekcjonizm. Natomiast Rosji można było zarzucić stosowanie w XIX stuleciu takiej prymitywnej, jakiejś zapóźnionej formy merkantylizmu kosztem rozwoju rolnictwa, a po połowicznej niepełnej reformie uwłaszczeniowej z 1861 roku zaczęto w sztuczny sposób przy pomocy protekcjonizmu celnego pobudzać przemysł. Natomiast Austria czy Austro-Węgry w ogóle nie przeszła przez etap liberalizmu gospodarczego i prosto z epoki absolutyzmu oświeconego przeskoczyła do gospodarki mocno biurokratycznej. Teraz kolejnym czynnikiem byłby czynnik wojenny. No jak wiadomo, wojna zawsze prowadzi do rozkwitu etatyzmu, ponieważ państwo prowadzące wojnę to państwo stanu wyjątkowego. Gospodarka zostaje wytrącona z równowagi czasów pokoju i potem trudno się przestawić na te tory normalne, pokojowe. No, a warto pamiętać o tym, że Polska przeszła nie przez 4 lata wojny, tylko więcej, prawda? To walka o granice, wojna polsko-bolszewicka. I zadziałał też czynnik geopolityczny. Polska była otoczona w większości przez państwa wrogie, nieprzyjazne, więc siłą rzeczy skłaniano się do tego, by w gospodarce zastosować rozwiązania etatystyczne i autarkiczne. Następną przyczynę nazwalibyśmy za profesorem Heidlem jako struktura socjalno-kulturalna. Czyli no, krótko rzecz ujmując, w polskim społeczeństwie było bardzo mało takich nowoczesnych przedsiębiorców, biznesmenów, burżua. Włościaństwo z całą pewnością nie odrywało jakiejś czynnej roli w gospodarce, w polityce ekonomicznej. Część ziemian hołdowała poglądom szlachetczyzny. No i można tutaj... Można... Dobrze, to ja... Więc kończąc ten wątek, można i trzeba powiedzieć, że polski urzędnik wraz z polskim inteligentem mieli socjalistyczną wiarę w państwo. Myśleli państwowotwórczo, tak? Tak, użyjmy tej takiej nowomowy sanacyjnej. No do tego jeszcze dorzucimy taką pogardę dla zysku. Następny czynnik czy przyczyna to wielki wpływ lewicy. Wystarczy wspomnieć o dwóch pierwszych gabinetach Polski Niepodległej, czyli Daszyńskiego i Mraczewskiego, które dosłownie prześcigały się w lewicowości. No, wojna z hiperinflacją i wojna z bolszewikami oczywiście nie sprzyjała gospodarce wolnorynkowej. I ledwo zdołano wyjść na prostą, no i pojawiła się sanacja, czyli ludzie, którzy wyrośli z tej takiej właśnie socjalistycznej szkoły myślenia. Po przejęciu władzy przez sanację główny ideolog gospodarczy i socjalista Stefan Starzyński opublikował w czasopiśmie Droga artykuł Program Rządu Pracy w Polsce, który był manifestem etatyzacji gospodarki. Wkrótce też Starzyński powołał do życia tak zwaną pierwszą brygadę gospodarczą. Zrzeszała ona, co charakterystyczne, nie przedsiębiorców, tylko urzędników, którzy w kilku zbiorowych publikacjach głosili pochwałę planowości, interwencjonizmu państwowego, a nawet, jak niejaki Mieczysław Grabowski, nawet pochwałę kołchozów w Sowietach. I teraz przechodzimy do zagadnienia, jakie były metody, za pomocą których tę etatyzację wprowadzono. I to jest cała
gama tych metod, na pierwszym miejscu byśmy wymienili nadmierny fiskalizm. A więc po prostu mówiąc wprost, zbyt wysokie podatki. W 1929 roku według profesora Heidla obywatele Rzeczpospolitej płacili o 70 do 100% wyższe podatki niż pod zaborami, a dochód per capita wynosił 666 zł, natomiast w 1933 roku 604 zł na głowę, co na dzisiejsze to jakieś 6 tysięcy, tak? Łączna suma opodatkowania dla średnio zamożnej rodziny to około 37% dochodu. Mówimy o 1937 roku. Do tego jeszcze wszystkiego zaliczamy brak stabilności, stałości w prawie fiskalnym, często zmieniające się przepisy, zbyt skomplikowane przepisy, na przykład instrukcja do podatku dochodowego zawierała 273 drobiazgowo rozbudowane paragrafy. No to kto się miał w tym rozeznać? Następna metoda to były przywileje, którymi obdarzano przedsiębiorstwa państwowe. Też upraszczając pewne rzeczy, one nie musiały płacić podatków. Podatków, które musiały płacić przedsiębiorstwa prywatne. No to jest to oczywiście nieuczciwa konkurencja i na samym starcie te przedsiębiorstwa prywatne stały już na gorszej pozycji. W dodatku jeszcze obiecywano komercjalizację tych przedsiębiorstw. To zostało tak nie do końca zrobione, tak częściowo, a od 27 roku zaczęły powstawać państwowe spółki handlowe, jak grzyby po deszczu. Dlaczego? Dlatego, że te spółki handlowe, że ta instytucja spółek handlowych usuwała przedsiębiorstwa państwowe z ram budżetu i spod kontroli budżetowej parlamentu. Czyli ta wredna opozycja już nie mogła tutaj sobie dworować z tych właśnie przyrostów etatyzmu. Przedsiębiorstwa państwowe działały na ogół źle, przynosiły małe dochody i według Tadeusza Bernadzikiewicza, znawcy problemu, w roku budżetowym 1936-1937 zapłaciły zaledwie 9,8 milionów podatku państwowego i samorządowego. I tak dla porównania, tylko dwie spółki prywatne, Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu i Łódzkie Towarzystwo Elektryczne odprowadziły w tym roku budżetowym 7,5 miliona, tylko dwa przedsiębiorstwa. Następna metoda to monopole. Też monopole służyły drenowaniu kieszeni. I to aż do absurdu, ponieważ przekroczono tak zwany punkt Kirnota, czyli punkt wyznaczający ekonomiczne optimum produkcji przedsiębiorstwa monopolistycznego. W punkcie tym monopol osiąga zysk maksymalny. Tak? I okazało się, że po podwyżkach na przykład litra spirytusu mieliśmy najdroższy spirytus w Europie. Oczywiście w czasie kryzysu sanacja podjęła decyzję o tym, żeby jeszcze podwyższyć, no a potem się dziwiono, że efekt był taki, że wpływy zaczęły gwałtownie spadać z 420 milionów w roku budżetowym 29-30 do 201 milionów w roku budżetowym 1932-33. To samo tyczyło się zapałek słynnych, tak, też jakieś horrendalne, to już nie będę podawał dokładnych danych, czy nawet usług pocztowych mieliśmy. Najdroższe listy zwykłe w Europie. Następna metoda etatyzacji to był ten cały nieszczęsny dumping, bo sanacja wychodziła z takiego przekonania, taki fetysz panował, że musimy mieć dodatni bilans handlowy, że musimy za wszelką cenę eksportować, ile się da, dokąd się da, nawet właśnie po cenach dumpingowych. Tylko ktoś musiał za to zapłacić, tak? Bo jak się na przykład wysyłało do Wielkiej Brytanii kilogram cukru za 17 groszy, no to kto zapłacił? No zapłacił konsument polski, czyli Polak sobie mógł kupić ten cukier, ale już za złoty 40, czyli liczenie na dzisiejsze za 14, około 14 złotych.
Dumping nie dotyczył tylko i wyłącznie cukru, dotyczył też cementu, nafty, jej pochodnych, koksu, węgla kamiennego i żelaza. I ceny eksportowe tych dwóch ostatnich produktów były czterokrotnie niższe od cen na rynku krajowym. Miało to fatalne skutki dla polskiego przemysłu przetwórczego, bowiem polski przedsiębiorca nabywał, przepłacając niezbędne surowce i półprodukty po cenach wyższych aniżeli konkurenci zagraniczni. Kolejna metoda etatyzacji to była polityka celna i polityka cenowa. Tutaj sanacja ostro ingerowała w politykę cenową. W latach 1926-38 wydano co najmniej 8 istotnych rozporządzeń w kwestii regulowania cen. Regulowano także cła. Według obliczeń Sekretariatu Ligi Narodów Polska pod koniec lat 20. należała do państw otoczonych najwyższym murem celnym w Europie. Jej cła wynosiły ponad 25% wartości importowanych towarów. Z państw Europy wyższe cła miały tylko Węgry, Hiszpania i Związek Radziecki. Kolejna tutaj metoda etatyzacji to jest etatyzacja przez odpowiednie ustawodawstwo. I tutaj możemy powiedzieć na przykład o tym, że w 1935 roku w Sejmie uchwalono tak zwany Lex Żyrardów, który zezwalał ministrowi przemysłu i handlu na wprowadzenie przymusowego zarządu państwowego w spółkach akcyjnych, w których stwierdzono nadużycia i nieporządki. Więc sanacja tym samym zyskała kolejny atut w walce o kontrolę nad prywatnym sektorem. Dalej ustawodawstwo socjalne, tak? Myśmy się chwalili i szczycili tym, że chociaż mając biedne społeczeństwo, mamy najbardziej postępowe ustawodawstwo socjalne, tylko ono było strasznie kosztowne i niewydolne. I też może jeden przykład. 1932 rok. Statystyki wykazały, że koszty funkcjonowania kas chorych na głowę ubezpieczonego Francuza w jego rocznych dochodach stanowiły 0,34%. Brytyjczyka 0,84%, Węgra 2,98%, Czecha i Słowaka 4,5%, Austriaka 5,76%, Polaka prawie 10%. No i potem oczywiście próbowano z tym walczyć, czyli zarząd komisaryczny, to nie przyniosło efektu, koszty rosły, więc wprowadzono ustawę scaleniową, która zaowocowała w 1934 roku powstaniem instytucji, na którą wszyscy narzekamy, która istnieje do dzisiaj, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, koszty nadal rosły. Następna metoda to tak zwany samarytanizm gospodarczy. Taka metoda dosyć obłudna, ponieważ sanacja ratowała upadające, plajtujące prywatne przedsiębiorstwa pod hasłem, że no, trzeba wyciągnąć rękę do tych ludzi, którzy stracą pracę i tak dalej. I tu mamy taki ciekawy przykład z Łodzi, zakładów włókienniczych Scheiblera i Gromana, który to zakład otrzymał no, bardzo dużą pomoc od państwa i co zrobił? Po prostu zaczął produkować poniżej kosztów produkcji, czym wyciął konkurencję i spowodował, że ponad 20 tysięcy osób z innych zakładów pracy powędrowało na bruk. Następna metoda etatyzacji to tak zwany dekret dewizowy prezydenta Mościckiego z kwietnia 1936 roku. Najkrócej mówiąc, on właśnie zakazywał wywożenia złotych Polski za granicę i co mieli zrobić na przykład właściciele zakładów pracy przedsiębiorstw, Francuzi, Anglicy, którzy posiadali te przedsiębiorstwa w Polsce. No więc wyzbywali się za, powiedzmy, psie pieniądze, sprzedawali je w ręce Skarbu Państwa. I tak mały przykład, 1939 rok. Rothschildowa właścicielka rybnickiego gwarectwa węglowego sprzedała w ręce państwa właśnie to przedsiębiorstwo za 10% jego wartości, czyli za 10 milionów franków szwajcarskich i od tego momentu już ono było państwowe, a to tylko jeden przykład. Były też brutalne metody, takie jak powiedzmy przejęcie zakładów mechanicznych Plage Laśkiewicz w Lublinie produkujących samoloty.
Po prostu najpierw zamówiono w tej fabryce samoloty Lublin, potem pod błahym pretekstem stwierdzono, że... Znaczy odebrano pierwszych 7 i nie stwierdzono żadnych usterek. A potem stwierdzono, że jednak były usterki, których nie było. No i zagrożono, że anuluje się kontrakt. Kontrakt został anulowany. Przedsiębiorstwo splajtowało i zostało przejęte przez państwo. Metoda następna etatyzacji to postawienie na banki państwowe. Doszło do tego, że kredyt długoterminowy był upaństwowiony. Tutaj banki prywatne nie miały po prostu nic absolutnie do powiedzenia. Dość powiedzieć, że udział banków prywatnych w udzielaniu kredytów długoterminowych w 1938 roku wynosił 0,1%. Reszta to były kredyty udzielane przez giganty, banki państwowe. I też. I w 1938 roku banków prywatnych było zaledwie 26, a w 24 110, tak? Przy czym na te 26, 5 faktycznie należało do państwa. Deflacja to też metoda na etatyzację gospodarki. Tego wątku już nie będę rozwijał z braku... Proszę skończyć, bo widzę, że zostały 3 stroniczki, to akurat 3-4 minuty. Proszę bardzo. Z tą deflacją to chodziło o to, że ona była dobra, tylko że jeśli by została przeprowadzona za jednym zamachem, a nie rozciągnięta w czasie, a myśmy wybrali sanacja wybrała najgorszy wariant, czyli była to deflacja chroniczna, niekonsekwentna i nie przeprowadzona w najsztywniejszych elementach, czyli chodzi tutaj o ciężary publiczne i świadczenia socjalne, to pozostało właściwie niezmienione. I chodzi w tej deflacji o to, żeby za jednym zamachem tak obniżyć na przykład ceny surowców, fabrykatów, półfabrykatów, żeby zaczął się ruch inwestycyjny. A sanacja obniżała to, a potem puszczała oko do przedsiębiorców. Wiecie, rozumiecie, to nie jest jeszcze ostatnia obniżka, może będzie następna. No to my prywatni przedsiębiorcy, jak będzie następna, no to nie inwestowali, tak? Nie robili inwestycji. No i mamy to, co mamy. Następna metoda etatyzacji to drenaż finansowy wsi. No to już była tragedia. Te wszystkie opowieści tak o tym, że chłopi dzielili zapałkę na czworo, to wcale nie są jakieś bajdy. Czyli nie jest to propaganda? Nie jest to propaganda komunistyczna, jest to rzeczywiście prawda, no ale jak mogło być inaczej, skoro rolnik, aby zapłacić wszystkie podatki, składki, odsetki, raty, musiał sprzedać 2-3 razy więcej produktów niż przed kryzysem. I czy państwo przyszło mu z pomocą? No niby tak, ale w zasadzie nie, bo w latach 1933-38 prowadzono akcję oddłużeniową i sytuacja uległa pewnej poprawie, ponieważ w 5 lat prowadzenia akcji oddłużeniowej przeciętne długi liczone na 1 hektar w gospodarstwach średnich spadły z 366 zł do 296. To jest niespełna 20%, przy czym na obniżkę tej kwoty wpływ także miało spłacenie części zobowiązań przez rolników. Następna metoda etatyzacji to polityka prowadzona przez PKP. Poprzez taryfy kolejowe też można było tutaj wpływać na pognębienie prywatnych przedsiębiorców. Na przykład minister komunikacji kupował dla PKP od dyrekcji Lasów Państwowych podkłady kolejowe po cenach wyższych o 10%. Od cen oferowanych dostawcom prywatnym, albo na przykład PKP płaciły Zjednoczonym Fabrykom Związków Azotowych, państwowej fabryce, 510 zł za tonę karbidu, podczas gdy w firmach prywatnych kosztowała ona zaledwie 340 zł. Kolejny przykład etatyzacji to, proszę państwa, było wykończenie prywatnych przewoźników autobusowych, prawie że do cna. I w to miejsce powstało przedsiębiorstwo państwowe przy PKP, no zalążek przyszłego PKS-u. I na koniec tej wyliczanki tych metod, tak, etatyzacji, jeszcze demotoryzacja, to jest w ogóle jeden z mitów, jak się czyta jakieś dodatki, jakieś artykuły do prasy historycznej, no to wspaniała rzecz, to rozwój, motoryzacji,
Nic z tych rzeczy. W ogonie Europy, tak? W ogonie Europy, proszę Państwa, poprzez wprowadzenie faktycznego monopolu, bo podpisaliśmy niekorzystne umowy na Fiata i Saurera szwajcarskiego podczas i w związku z tym, że wprowadzono horrendalne opłaty za samochód pod przykrywką Państwowego Funduszu Drogowego, utrzymanie samochodu w Polsce kosztowało według wyliczeń, proszę Państwa, już mówię, Henryka Taubenfelda najwięcej na świecie. To było około 200 dolarów rocznie. Tak dla porównania w Stanach Zjednoczonych około 30 dolarów. I teraz już ostatni motyw mojego wystąpienia. W tym samym czasie Volkswagen w Niemczech dla każdego. No, jak się potem okazało, to nie dla każdego, bo to, ten projekt miał podłoże takie militarne, tak? I chodziło o ściągnięcie kasy od obywateli III Rzeszy. I na koniec jeszcze, co ta etatyzacja przyniosła, czyli jakie były skutki? W największym skrócie, no to po prostu gospodarka zaczęła przemieniać się w gospodarkę socjalistyczną. W 1939 roku polska gospodarka w co najmniej 40% była zetatyzowana. I tutaj ciekawy, bardzo ciekawy cytat, który pochodzi od pana Romana Giwińskiego, historyka z czasów głębokiego PRL-u z lat 60., a warto tutaj nadmienić, że o sanacji z reguły pisało się źle za czasów komuny. I ten pan Gawiński w swojej książce Interwencjonizm gospodarczy w polskim przemyśle włókienniczym, wydanej w 1966 roku, pisze następujące słowa. Do skutków stosowania interwencjonizmu zaliczamy stopniowy rozwój etatyzmu wiodącego ku socjalizmowi. Metody pośrednie i bezpośrednie stosowane przez interwencjonizm w swym założeniu nie zmierzały do podważenia filarów ustroju kapitalistycznego, natomiast w praktyce prowadziły one drogę ewolucji do etatyzmu i gospodarki kierowanej planowej, a w dalszej perspektywie do socjalizmu. Tak, no i nie tak do końca krytycznie. No, nie tak do końca, ale to jest taki koronny argument, skoro w tamtych czasach no, opisano takie rzeczy, że sanacja zmierzała do socjalizmu w gospodarce, to o czymś to świadczy, skoro to pisali historycy z czasów komunistycznych. Niestety etatyzm nie przyniósł nam nic dobrego, bo pod względem tempa rozwoju gospodarczego, to są obliczenia profesora Mariana Drozdowskiego, w latach pokryzysowych Estonia, Finlandia, Łotwa, Rumunia i Węgry wyprzedziły Polskę, a dystans do krajów zachodnich nie zmniejszał się, ale się powiększał. Skutkiem etatyzmu był rozbudowany system nomenklatury, czyli kogo mianowano na ogół? No swoich, tak? Na ogół oficerów, tak? Żołnierzy zawodowych. Tutaj Kuropieska wylicza w swoich wspomnieniach, że z jego pułku, 36. Pułku Legii Akademickiej, aż 14 oficerów dostało się na stanowiska ministerialne, jakieś prezesowskie i tak dalej, i tak dalej, i na stołki w starostwach. Powoli kończąc to wystąpienie, jeszcze chciałbym powiedzieć, że ten system nomenklatury przyniósł fatalne skutki, dlatego że zaowocował licznymi aferami gospodarczymi. Takie największe to na przykład zbudowanie tak zwanego miasta Upiora w Chełmie. Koszt tego wynosił 22 miliony złotych, czyli na dzisiejsze 220 milionów. I nagle stwierdzono, że to właśnie to jest niepotrzebne, więc te wybudowane bloki zaczęły niszczyć. W Chełmie Lubelskim? Tak. I ta kwota poszła no, po prostu w błoto. I drugi przykład, dobry kolega jednego z najważniejszych senatorów, pułkownika Bogusława Miedzińskiego, ministra poczt i telegrafów, nazywał się ten człowiek Edward Ruszczyński, otrzymał lukratywny kontrakt właśnie od kolegi Miedzińskiego na budowę gmachu Poczty Głównej w Gdyni. I okazało się później, że Ruszczyński wylądował na ławie oskarżonych, ponieważ popełnił nadużycia, których nie można już było utajnić, schować pod dywan.
Co się okazało, że przekroczono planowany budżet o ponad 3 miliony złotych. A planowany budżet opiewał na kwotę 1 600 tysięcy, czyli ostateczny koszt wynosił 4 800 tysięcy złotych, czyli według rzeczoznawców poczta główna w Gdyni kosztowała więcej niż Opera Paryska. Więcej tych prawie tyle, co Muzeum Polin tak. w Warszawie. Więcej tych przykładów znajduje się w tej książce Czarna. Księga Sanacji, no już naprawdę na sam koniec, to do negatywnych skutków zaliczamy coś, co można powiedzieć oraz powszechnienie pewnych niemoralnych zachowań, na przykład zbyt wysokie cła generowały przemyt, zakazy przywozu i wywozu przyczyniały się do nielegalnego handlu zezwoleniami, zbyt wysoki podatek obrotowy skłaniał do zaniżania obrotów i tak dalej. Poza tym etatyzm sprzyjał szerzeniu się dyletantyzmu ekonomicznego. Większość ludzi zaczęła myśleć, jaki jest problem, to co trzeba robić. To co robi rząd, czyli powołać komisję, podkomisję, nadkomisję, coś tam jeszcze, tak? Przyjdzie komisarz, załatwi na AMA. Bardzo często się okazywało, że po prostu kładł różne projekty gospodarcze, a nie uzdrawiał, nie sanował. To jest rozrost biurokracji. Według obliczeń profesora Rybarskiego w latach 1921-31 cywilna administracja państwowa powiększyła swój skład osobowy o 36%. Jak zapisu. I jeszcze coś, co profesor Krzyżanowski nazwał jako zurzędniczenie społeczeństwa. Czyli rozpowszechniło się takie przekonanie, że absolutnie nie na swoim, nie zakładać żadnych tam przedsiębiorstw prywatnych, bo to się źle kończy, tylko zostać urzędnikiem. I tu cytat z profesora Heigla, już na zakończenie. Żywiołowy rozpęd ku urzędniczeniu społeczeństwa polskiego jest niebezpieczny ekonomicznie, jak i kulturalnie, bo wytwarza typ bierny, który o ile kalkuluje gospodarczo, to jedyną korzyść znajduje w jak największym ograniczeniu pracy, a dorobić się chce jednego tylko, emerytur. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.